sędzia poprosił już zawodników na środek. No i Terandin wygrywa pierwsze wznowienie. Ale w dalszym ciągu mamy gumę w tercji. Teraz dopiero w tercji Jastrzębia. Phillips, Zachary Phillips. Indywidualnie Phillips, ależ zrobił to. Teraz z prawej strony Oriekin. Oriekin. No i dobrze przy bandzie Dwugoświęcimian. Lechowarka utrzymał się. Ma bryka na niebieskiej, ale podał wcześniej. Tam jeszcze walczył Urbanowicz. Jesteśmy ciekawi, jak w dzisiejszym spotkaniu poradzą sobie Torunianie. Strzał bryka bez do strefy neutralnej. Tracą krążek. Jest Szerbatow. Eli Szerbatow. Indywidualna akcja. Słupek. Phillips. Dobre podanie do Urbanowicza. Urbanowicz no, czekał tam na podanie jeden z partnerów. Był to Hovorka i chyba Urban. Prezentacji Słowenii. Sebastian Kowalówka na środku do Garszyna. Garszyn i do Raka. Pewnie Nekwatal zamroził krążek. Mobilizować się do ataku. Pelarczyk. Mocno zaatakowany przez Dakostej. Krążek przejmuje Damian Piotrowicz. Szukał miejsca pomiędzy parkanami bramkarza gości. Z tego co widziałem, paś. To tutaj niecelne podanie jest Hovorka i jakimś cudem obronił to Clark Sanders. No. Nerwowo ruszył kijem. Udało się Oświęcimianom wygrać gumę. No i od razu Pretnar. Pretnar. Dobre podanie do boku do Heleniusa. Helenius, ależ wypuścił Kalana. Kalan nieprawidłowo zatrzymywany. Na oświęcimskiej hali Oriekin. Jest bramka. Daniel Oriekin zdobywa pierwszą bramkę w dzisiejszym spotkaniu. Marsz triumfalny na lodowisku w Oświęcimiu na 5 minut 25 sekund przed końcem pierwszej tercji. Replas Unia Oświęcim obejmuje prowadzenie, ale dalej będę twierdził, że przyczyną tej bramki było właśnie świetne podanie Heleniusa do Kalana, do Luki Kalana, gdzie Luka Kalana 2 na 2. No i kto wyłuska ten krążek? Wyłuskał Trandin, podanie do Szerbatowa. Szerbatow, druga sytuacja w tym spotkaniu zawodników Jastrzębia i teraz Hovorka potrafi mocno uderzyć, wycofał. Mocne uderzenie, zamieszanie przed bramką Sandersa, no i ekipie z Jastrzębia. Oświęcimianie przejęła krążek. Trandi mocno potraktowany, ale jest Szerbatow. Szerbatow, o, ależ piękna bramka. Tego gola zdobył Glenn. Cóż za asysta, cóż za najazd Kanadyjczyka. Ryan Glenn zdobywa swoją drugą bramkę w polskiej hokej lidze. Prawy bulik, Oświęcimianie wygrywają. Piotrowicz od razu uderzył Damian. Helenius szybko krąży, szybko ten krążek odbija się od łyżew zawodników. Jarosz, no i Kowalówka jest już za bramką, rozgląda się za partnerami. Dobre podanie z pierwszego krążka noworyta, ale teraz kontra Jastrzębian. 3 na 1, Urbanowicz do boku. Oddał krążek do Klimiczka, Klimiczek. Ach, zgubił gumę Jastrzębianin, no i Sanders łapie zatrzymany Szerbatow. Teraz przejdzie się na Lewajka. Miał Jarosza na środku. Jeszcze tutaj bójkę. Mamy pierwszą bójkę w dzisiejszym meczu na Lewajka z Szerbatowem. Nie odpuszcza jeden ani drugi Szerbatow i na Lewajka. Podjechał już tam arbiter do obydwóch zawodników. Ale dziwna sytuacja. Jakby przepraszali się zawodnicy. Obejmują się ramieniem. Zostana sytuacja. Teraz cały czas walka. Kalan wyłuskał krążek. Heleniusz na środku, ale ten do zatki, zatko uderzył, ale prosto w bramkarza. I Orekin już wypuszcza Szerbatowa. Eli Szerbatow, Eli Szerbatow, Eli Szerbatow. I faulowany Eli Szerbatow. No niesamowita szybkość Izraelczyka. Kibice na hali w Oświęcimiu. Szerbatow, Szerbatow. Nie trafił, trafił, ale w bramkarza. Bianie tym rzutem karnym. Ale Bezuszka. Tutaj wydawało się, że faulowany Bezuszka. Protesty oświęcimskiej publiczności. Jastrzębie od razu przychodzi do ataku i jest bramka. Protesty w Oświęcimiu. Ręce unosi Urbanowicz. Z tego co widzę, bramka jest uznana. Dwa szybkie podania i Clark Sanders nie miał możliwości interwencji. No w hokeju, gdy poda się krążek z tak zwanego pierwszego krążka, to bramkarz Szerbatow już rozpędza akcję Replastu. Szerbatow jeden zwód, Szerbatow drugi zwód, Szerbatow i strzał.
wychodzi na pozycję Urbanowicz. Urbanowicz przedziera się i Sanders przed Sandersa. Sanders przymruje. Helenius. Helenius do Pretnara. Pretnar na niebieski. Zamarkował strzał. Uderzył Koblar z pierwszego krążka, ale dobrze bramkarz. No i rozpoczęliśmy trzecią tercję spotkania. Koblar na środek do Kalana. Kalan ma Heleniusa z drugiej strony. Solowo. Nie ma troszeczkę czasu. Philips od razu do Choworki. Choworka do boku. Strzał. No ale chyba wystrzelą Jastrzębianie krążek, chociaż nie zatrzymał Pretnar krążek. Pretnar, dobre podanie do Heleniusa. Z pierwszego krążka uderzył Kalan, ale niesamowita postawa. No dalej, Sicilianie nie mogą wykorzystać tych kar przed bramkę. Jest tam krążek, uciekł bramkarzowi Jastrzębia, zamieszanie. Krążek z rokiem, jest już na tafli Da Costa. Szerbatow do Da Costy, Da Costa, sytuacja sam na sama. Teraz ma Pretnar krążek, może przymierzyć. Oddał do Da Costy, Da Costa jeszcze dobijał ten krążek należący. Z prawej strony Szerbatow, Szerbatow i drugi słupek. Szerbatow, Szerbatow przymierzył, ale tylko zamarkował uderzenie. Glenn, no i prosto do raka. Na Bulik, prawy Bulik. Ofiarnie Trandin, Urbanowicz, ach, szukał tu gdzie. Szybka akcja Oświęcimian, Kalan do Heleniusa. Wycofanie do Koblara i Koblar nie wykorzystuje. Raz z Trandinem. No jeszcze próba strzału, no takie niespodziewane uderzenie, pusta bramka. Szerbatow, Szerbatow, Eli Szerbatow. I Eli Szerbatow zdobywa kolejną bramkę w polskiej hokej lidze na 15 sekund przed zakończeniem tego spotkania. 3-1, radość w Oświęcimiu. Bezuszka, mocne uderzenie i mamy koniec spotkania. Unia Oświęcim pokonuje 3-1 JHGKS w Jastrzębie. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na kolejne relacje.